skip to the good part. Przez 4 lata zdobywaliśmy wiedzę i w maju w tym roku 2022 musimy wykazać się na egzaminie dojrzałości. Dzisiaj pierwszy prawdziwy bal w naszym życiu. Także przedsmak dorosłości. Zdajemy sobie sprawę z tego, że opuszczamy krainę dziecięcych marzeń i wchodzimy w świat dorosłych. Czekaliśmy na ten moment, a nagle okazuje się, że jest w nas jeszcze obawa przed nieznanym. Skorzystajmy więc dziś z tej chwili. Serdecznie witamy pana dyrektora, wychowawców, grono pedagogiczne, zaproszonych gości, rodziców oraz nasze koleżanki i kolegów z klas czwartych na balu studentowym. Jówka to czas zabawy. To pierwszy bal, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy być tu i teraz. Prosimy pana dyrektora zespołu szkół o zabranie głosu i oficjalne otwarcie studniówki. So can we skip to the good part? Największą radością dla nauczyciela, dla dyrektora również jest widzieć was uśmiechniętych, radosnych. Pewnie trochę z obawami, co na przyszłość, co nam los przyniesie, ale przyniesie wam wszystko, co najlepsze, uwierzcie. A po tych kilku latach trudów, ale i radości, czasami sukcesów, czasami porażek, ale dotrwaliśmy do tego momentu, w którym możemy sobie powiedzieć, że te 4 lata nie poszły na marne, a pamiętajmy, że to były bardzo trudne lata, ostatnie szczególnie, jeżeli chodzi o pandemię. Ale to nie zmienia faktu, że jesteście młodzi, szczęśliwi i świat przed wami stoi otworem. To, jak wykorzystacie tę szansę, zależy oczywiście od was też, ale od udu szczęścia pewnie trochę też. I chciałbym, nie przedłużając, życzyć wam, abyście wykorzystali ten łód szczęścia do osiągnięcia celów, które są w waszym zasięgu. Głęboko w to wierzę, jestem tego pewien. Michał, na ten teren. Więc patrzcie z optymizmem w przyszłość. Wszystko, co złe, zostawiamy za sobą, a zmierzamy do tego, co dobre, co jest sukcesem i radością. I tego wam wszystkim serdecznie życzę. Studniówkę czas, by zacząć. Polonez to taniec spokojny, dostojny. Dziewczęta łagodne, beztroskie, a zarazem radosne i skromne tańczą wdzięcznie, delikatnie uśmiechając się do partnerów. Chłopcy swobodni, z naturalną galanterią, stąpają godnym, energicznym krokiem. W nieregularności kroku przebija fantazja, poczucie swojej wartości oraz doskonała dyspozycja fizyczna. Jest to taniec gestów, rozmów bez słów, ukłonów, połączeń i rozstań z nutką przekory i zadowolenia. Tańczący budzą podziw, radość i dumę na balu, być może jedynym w swoim życiu. Thank you.
Tak. Cztery lata minęły nam zadziwiająco szybko. Zaraz wkroczymy w dorosłe życie. Krokiem do tego jest egzamin dojrzałości. Dziękujemy Wam, drodzy nauczyciele, za trud włożony w naszą edukację. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mieliśmy tęgie głowy do nauki. Umiemy docenić ten heroiczny wyczyn podjęcia wysiłku wpojenia nam drogocennej wiedzy. Kiedy po raz pierwszy przekroczyliśmy progi naszej szkoły, czuliśmy się zagubieni w nowym otoczeniu, wśród nowych ludzi. W całej tej sytuacji pomogli nam się odnaleźć nasi wychowawcy. Wdzięczni jesteśmy za opiekę i wszystkie dobre chwile spędzone razem. Szczególne podziękowania uczniowie oraz rodzice składają na ręce pana dyrektora. Zabawy podczas dzisiejszego balu studniówkowego. Zanim jednak ta zabawa rozkręci się na całego, pozwólcie, że zwrócę się w kilku zdaniach do osób, które stały się przyczyną tego, że stoję tutaj dzisiaj w tym miejscu, a nie w żadnym innym miejscu na świecie. Do moich wychowanków. Stan klasy 21 osób. No dzisiaj wyjątkowo jest tutaj fizycznie 19, ale myślę, że duchowo jesteśmy w komplecie. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. 3 września 2018 roku. Pamiętam mój stres przed spotkaniem z moją pierwszą klasą. Pamiętam wasze lekko przerażone minki i pierwsze słowa do was skierowane. Dzień dobry, nazywam się Teresa Białoń
i przez następne 4 lata będę miała zaszczyt być waszym wychowawcą. Zaraz potem zapisałam na tablicy, tak nawet w miarę wyraźnie, kwiecień 2018, nasz cel. Spójrzcie, mamy styczeń, końcówkę stycznia 2022 roku. Niewiarygodne, jak ten czas szybko nam przeleciał. Mieliśmy wspólne sukcesy, wspólne stresy, spięcia, ale też chwile grozy, które na szczęście wszystkie udało nam się przetrwać. Nie róbcie już więcej takich numerów mnie ani swoim bliskim. Okej. Przeżyliśmy tak wiele, a jeszcze tyle mamy do przeżycia. Stoicie u progu podjęcia swoich najważniejszych życiowych decyzji. Już za chwilę zostaniecie mamami, mężami, studentkami, pracownikami, a może i pracodawcami. Przede wszystkim tatami. O! Przede wszystkim wierzę, że będziecie dobrymi ludźmi. Ludźmi, których w przyszłości chciałabym spotykać spełnionych i szczęśliwych. I za to bardzo mocno będę trzymać kciuki. Moja pierwsza klasa. Podobno pierwsza miłość bywa taka najmocniejsza. I wy taką moją pierwszą szkolną miłością byliście. No, może pomijając taką moją przelotną 12-letnią miłość, która tam gdzieś przy stoliku siedzi, to wy byliście tą moją pierwszą szkolną miłością. Pierwsza miłość bywa też najbardziej niebezpieczna. Ja tego doświadczyłam, przeżywając cały kalejdoskop emocji, których dostarczyliście mi przez te wszystkie lata. Ale było warto i myślę, że zgodzicie się ze mną, że było fajnie. No, to teraz hop do matury, a potem już z góry. No i nie zapomnijcie. Nie zapomnijcie o nadrzędnych zasadach rachunkowości. Nie zapomnijcie o odchyleniach od stałych cen ewidencyjnych. Nie zapomnijcie w końcu o dekretacji listy płac. No i nie zapomnijcie. Nazywam się Teresa Białoń i przez ostatnie 4 lata miałam prawdziwą przyjemność i zaszczyt w tej wspaniałej szkole, którą wszyscy tworzymy, być waszym wychowawcą. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór wszystkim, moja kochana klaso. 100 dni zostało nam do końca naszej wspaniałej wspólnej przygody, za co chciałem wam serdecznie podziękować za te 4 lata. Nie będę się z wami żegnał, bo myślę, że będziemy podtrzymywać naszą znajomość jeszcze. Czy to na naszej grupie na Facebooku, której nie musimy usuwać, prawda? Możemy się spotkać jeszcze na zjazdach absolwentów, prawda? Także myślę, że jeszcze się spotkamy nie raz. Podtrzymajcie przyjaźnie, które udało wam się w szkole tutaj zawrzeć. I życzę wam dzisiaj miłej imprezy, miłej studniówki. Życzę wam również, żebyście dobrze zdali maturę, zawsze wierzyli w siebie i miłej zabawy wszystkim życzę, miłego wieczoru. Dzień dobry, moi kochani. Słuchajcie, tu już pani Teresa bardzo dużo i pięknie powiedziała i większość z tych rzeczy o przemijaniu czasu w szkole dotyczy nas wszystkich. No ja właśnie tak chciałam powiedzieć, że ten czas bardzo szybko biegnie. Dopiero właśnie byliście w pierwszej klasie, a teraz już jesteście maturzystami. Niewiele już takiego wspólnego czasu nam razem pozostało, ale mam nadzieję, że spędzimy go w większości w szkole, a nie na zdalnie. Ja myślę, że te 4 lata, które spędziliście w szkole, pomimo tego, że była pandemia, to mimo wszystko były dobre lata. Zaprzyjaźniliście się ze sobą, poznaliście się bliżej. Być może niektóre z tych przyjaźni przetrwają przez całe życie, czego wam naprawdę serdecznie życzę. Dzisiaj jesteście tacy młodzi, tacy piękni. Nie mogę się nawet napatrzeć, po prostu tak ślicznie wyglądacie.
Przed wami jest wiele możliwości, wiele. Bardzo dużo wyborów, kochani, i życzę wam, żeby te wasze przyszłe wybory były takie naprawdę mądre, z sercem podejmowane. Możecie wszystko osiągnąć, jeżeli tylko będzie wam się chciało chcieć. I no dzisiaj oczywiście chciałam wam życzyć takiej niezapomnianej zabawy, tego, żebyście tą noc pamiętali przez całe życie, bo to jest naprawdę wyjątkowa noc. Oczywiście, no jakże mogłabym nie życzyć wam tego, co zaraz będę życzyć, czyli zdania egzaminów zawodowych, które już napisaliście i na pewno już są zdane, pewnie może poprawione i tylko czekamy na pozytywne wyniki, zdania matury, żebyśmy wszyscy zdali maturę, kochani, wszyscy. I no co jeszcze? Chciałam powiedzieć, że na pewno was nie zapomnę. Bo wprawdzie może pierwsza miłość jest jakaś wyjątkowa, ale ta kolejna jest bardziej dojrzała i niezapomniana. Dziękuję bardzo. Kochani, pozwólcie, że na wstępie przeczytam to, co nieobecna w tej chwili pani Katarzyna Rzepecka-Palarczyk chciała przekazać swoim kochankom. W jej zastępstwie to właśnie uczynię. Drogie dziewczęta, macie za sobą 4 niełatwe lata, które spędziłyście w naszej szkole. Dziękuję, że naszą szkołę wybraliście. Dziękuję nauczycielom oraz rodzicom. Przyznaję, że mi również nie zawsze było łatwo. I tu panią profesor rozumiem. Ale dziękuję wam za tę lekcję życia. Postaram się być o nią bogatsza w przyszłości. Będziemy pamiętać tylko te chwile, parafrazując słowo poety, ważne są tylko te chwile, których jeszcze nie znamy. Niektóre są dopiero przed nami. Życzę wam wspaniałych wyników na maturze. Życzę, abyście dostały się na wymarzone studia, abyście dzisiejszy wieczór oraz pewien kwietnie. Nie wiem, nie mam okularów. Był naszym pożegnaniem, czy pewien kwietniowy nie był naszym pożegnaniem, abyśmy zawsze pozostawali w kontakcie. Życzę wspaniałej zabawy do Białego Rana, wychowawczyni pani Katarzyna Palarczyk-Rzepecka. Ja ze swojej strony również chciałbym się przyłączyć do... Chwileczkę, Karolina, jeszcze weźmie okazję. Chciałem się przyłączyć do życzeń, które tak pięknie zostały powiedziane przed chwilą przez wasze wychowawcę. I w pewnym momencie pomyślałem sobie, słuchając pani Teresy, ile poezji jest w rachunkowości. To ukryte te talenty poetyckie tutaj normalnie w tej szkole nie widziałem, ale jestem szczerze pod wrażeniem. Bardzo dziękuję za piękne słowa kierowane do was. Nikt was lepiej nie zna niż wasi wychowawcy. Bo to bywacie krócej niż w szkole. W kontakcie. Więc przydługo, żeby nie było. Wszystkiego dobrego. Powodzenia na maturze. Egzamin na pewno zdał się, więc tutaj nie wracam już do tematu, bo to mamy za sobą. I abyśmy się, jeżeli się spotkamy, kiedyś mogli sobie pogratulować wspólnie spędzonego czasu i z uśmiechem się przywitać, pogadać, co tam słychać. Żeby to zostało w nas to, co czy dobre było, czy złe, ale zostało i na pewno jakiś związek zaistniał, że tak powiem. Więc wszystkiego dobrego, dziewczyny. Tobie też, Karolina. Nie machaj. I wam również, wszyscy moi kochani, abyście w radości, szczęściu przeżyli życie, osiągając cele, które sobie wymarzycie i postawicie. A im będą wyżej, tym większy sukces. Wszystkiego dobrego. Przez szereg lat starali się państwo nauczyć nas wielu pożytecznych rzeczy. My staraliśmy się traktować wiedzę wybiórczo. Nie zawsze nasze informacje były wystarczające, żeby państwa zadowolić. W tym momencie mamy do szanownego grona pedagogicznego prośbę. Proszę nauczyć nas, jak należy się bawić w tę studniówkową noc. Chcemy brać z państwa przykład i bawić w sposób godny naśladowania. Mamy również prośbę do naszych szanownych kolegów.
Panowie, weźcie swoje panie i pokażcie im, jakich dżentelmenów wychowuje nasza szkoła. Niech ta noc stanie się dla nas wszystkich nocą wyjątkową i niezapomnianą. Powiedzieć, że jest on zrobiony w celach humorystycznych i nie parodiuje żadnego z nauczycieli. Ale mnie pania wali, ale mnie pania wali. Czemu na drugi dzień nie może tak noga walić, jak pania wali? Oła, zgubiłem błędnik, dobra, idź za to, dobra, no idę. No muszę powiedzieć Krystyna, że gratuluję, a proszę, a dziękuję. No tego jeszcze nie było. Prosto z imprezy przychodzić do pracy. Zaraz się zbiegną ci mali uśmiechnięci terroryści. Jak ja ich nienawidzę. Dzień dobry, proszę pani. Któż za piękny dzień, nieprawdaż? Prawdaż, prawdaż. Ojej, jakże przykro się robi, jak w taki piękny dzień jak dziś. Tomek odpisuje pracę domową od Marka. Super, siadaj. O, ten Tomek od tego Marka. Chwileczkę, Kuba, to jest dziennik. Pani profesor, bo ja chciałem oddać pani zadanie domowe. A czemu takie zmięte? A, bo mnie stary wiózł z baranem na pacę. To jechały dwa barany na pacę. Kuba! Dobrze, siadaj. A pani dopiero z delegacji wróciła? Co? Dlaczego? No bo pani pachnie jak mój tata, gdy wraca z delegacji. Widocznie używamy tych samych perfum. Aha, tata też na spiritu się lubi. Ledwo żyje. Ostatni raz taka impreza w środku tygodnia. Rozumiesz, Krystyna? Ostatni raz. Ja rozumiem. Panieński,
ale nie dziś. No błagam, nie dziś. Dzień dobry. A dzień dobry, Marysiu. Przepraszam za spóźnienie. A dlaczego się spóźniłaś? Bo musiała wyżrzeć cały koks kotłowni. Wcale, że go nie Kuba. Kuba? Nie dokuczaj jej! Jechałam autobusem do szkoły i podciągałam się na tym drążku od kasownika. I tak mnie to wciągnęło, że pojechałam na pętlę. Siadaj, Marysiu. Właśnie, nie siadaj. Dlaczego pani się nie zapyta, dlaczego Marysi rodziców nie było na wywiadówce? Moja mama zgłosiła zawiadomienie do prokuratury. No właśnie miałam pytać, dlaczego ich nie było? Bo rodzice pojechali na zawody w podnoszeniu ciężarów. I które miejsce tata zajął? No niestety drugie. Co? Znowu tata, znowu wygrał ten Rosjanin Sergiej? Nie, mama. Znaczy, z początku wygrał tata, ale mamę tak ten fakt ucieszył, że podniosła tatę razem z ciężarem. Siadaj, Marysiu. Ledwo żyję. Burza! No to już jest szczyt. Chciałbyś. A pani profesor nie wstawiła Marysi spóźnienia? Wstawiłam! A właśnie, że pani nie wstawiła. Nie wyszukała pani krateczki, nie otworzyła pani dziennika i nie wstawiła pani małej literki S. Jeśli pani tego nie zrobi, będę musiał zgłosić zawiadomienie do kuratorium. Dobra, otwieram dziennik, znajduję krateczkę, wpisuję S. Zadowolony! Usatysfakcjonowany. Co za pachor! Weź już się, Kuba, nie odzywaj, bo cię rzucę. A jak ty mnie rzucisz, jak ja się z tobą nie spotykam? W tablicę cię rzucę. Taka jesteś odważna? Zobacz, co w tej sytuacji robią prawdziwi mężczyźni. Proszę pani, bo Marysia mi dokucza. Ja z wami nie dyskutuję, bo mnie suszy. Z pustego nawet Salomon nie naleje. Dobra, Krystyna, musisz wykombinować wodę. Dobra, myśl. Dobra. Klaso, jest pytanie. Co wczoraj robiliście po lekcjach, a ja w tym czasie podleję kwiaty? Ale nie trzeba podlewać kwiatków, bo ja wszystkie podlałem na przerwie. A uzupełniłeś konewkę wodą? Nie, bo mój tata mówi, że kwiatki powinno się podlewać tylko świeżą wodą. Jak ja cię nienawidzę. Masz bardzo mądrego ojca, tylko pozazdrościć. A mój ojciec też pani zazdrości. Tak? Ciekawe czego? No bo on się ciągle zastanawia, ale to tak ciągle. Jak to jest, że na chrobaczym lumpeksu już od 20 lat nie ma? No nie ma. A pani dalej kasik te wiejskie łachmany kupuje. Ty przestań w końcu gadać. A ty, Kuba, proszę skąd wmoczyć gąbkę, ale błagam, nie wyciskaj jej. Zdechnę tu z pragnienia i nikt mnie nie znajdzie. Zdechnę tu. Proszę bardzo, Marysiu, skoro tak się wyrywasz, proszę powiedz, co wczoraj robiłaś po lekcjach? Klatę i biceps. Biorę już 50 na klatę. Mhm. A my, proszę panią, wczoraj pisaliśmy z tatą donos. Jaki donos? Na sąsiada, że ściąga nielegalne filmy z internetu. No a skąd to wiecie? A, bo nam je pożycza. Kuba, siadaj, nie nerwuj mnie! No dajesz, gąbeczka, dajesz. Jeszcze po kropelce. Mętna jakaś. Dobra, w te albo we w te. Wapno! Tego mi trzeba było. Ale ja wczoraj pobalowałam. Skąd ja na to miałam pieniądze? Proszę panią. Co znowu? Bo ja chciałabym wypłacić moje 10 zł z księgi.
książeczki jaskało. No i się wyjaśniło. Bo mama mi nie dała na nową odżywkę i lakier do paznokci. No więc waszymi pieniędzmi jest następująca sytuacja. Bo ja wczoraj przelałam je na wysoki procent. Wiecie, taka lokata. O, a ile procent? 40, ale ciągle spada. Ale to może się zwróci. Oj, lepiej, żeby nie. Dobra, wróćmy do zajęć. Może ktoś ma jakieś zaległości? Kuba? No niemożliwe. Czuję w kościach, że Marysia jeszcze nie mówiła wiersza. Kuba, to nie jest możliwe, bo ja bardzo skrupulatnie prowadzę dziennik i taka sytuacja na pewno nie miała miejsca. Faktycznie, Marysiu, jak to się stało? Och, jakże byśmy to przeoczyli. Zapraszam ciebie, Marysiu, na środek klasy. Ja kiedyś, Kuba, zrobię z ciebie cygaro. Co? Tata mi mówił, że najlepsze cygara są z Kuby. Ile twoja matka musiała wapna zeżreć, żeby taki pustak powstał? Nie, 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 Marysiu, nie, Marysiu, jesteśmy w klasie. Oj, tylko raz. Marysiu, to jest lekcja. No to pani mi wpisze uwagę, potem mama podpisze. Marysiu! Ostatnim razem miesiąc w szpitalu leżał. Ale wtedy było z liścia. Marysiu! Zostaw go. Proszę bardzo, co nam zarecytujesz? Inwokacje. O, mocne słowa jak na 20-latkę z Bankowskiego. Ale proszę, proszę. Marysiu, a dlaczego założyłaś spodnie i spódnicę naraz? Się na płeć zdecydować nie możesz, czy co? To se kup piłę spalinową i ten las pod leginsami wyrą. Nie, Tomek, nie! Marysiu, nie przejmuj się. Proszę bardzo, inwokacja. Libio, ojczyzno moja. Litwo! Litwo, jaka Libio? Litwo się mówi. A w Libii też się mówi Litwo? A rób co chcesz. To może w razie czego powiem Łotwo? No, na pewno będzie ci łotwiej. No i zgłupiałam. Ale to się dziś nie stało. Kuba! Proszę bardzo, Marysiu. Bangladeszu, ojczyzno ty moja. Ty jesteś jak zdrowie. Kuba! Chcesz się może ze mną zamienić na miejsca? A, bardzo chętnie. Tak? To proszę bardzo, zróbmy tak. Ja wezmę twoje kieszonkowe, a ty moją pensję. A, to nie. Mnie wolontariat nie interesuje. Do domu, Bachory! Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, od nich pachnęły. Miły tak dla mnie twój cygara, ten w ciemnym szkle coś na dnie i stary film, niski szyk i na żel, włosy w tył, taki styl, taki styl. Pamiętasz po imprezie Starbucks był, był, zabrałeś mnie na kawę, nie swój deal, deal. Gdzieś tam pisałam o tym znowu ty, ty, ty. We'll be right back.
wszyscy o refrenik. Przykrócie na rękę. Uwaga, wasze kolejne. Pomóż mi nie podróży, cieszę się, że ją zobaczę. To tyle da nie znaczy, lecz gdy ona dojrzała, żeby miło się schowała. Uwaga, wszyscy. Zawsze, 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 zaws
Witamy wszystkich siedzących. Nigdy rozwiązać się nie da. To zadanie, presję go. Trzy spacerze, pociągi dwa. Ruszają wraz, pociągi dwa. Let's go.
Ah!
nooit mag ik het vrolijk zijn. Ooit kan ik iemand beschinken, maar ik naast je bier of wijn. Was ik nog, nog de mijne dan? Was ik nog met geweld op mijn aandacht? Wszyscy razem rączki w górę i górze! Raz! 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 Dwa i trzy! Odbudziasz się z nas rączki jeszcze! Było źle! Gdzieś w internecie poznaliście! Choć się zakochał ze samych zdjęć! Bo ta ruszałka dziewczyna pieś! To jest najgorszy! To jest wasze najgorsze! We'll be right back.
psychi reaguje się natychmiast. Dzieci nasi działa, dziarki.
razem z Maciami zaśpiewajmy dla wszystkich pięknych chwał! Czuję się w przyszłość, szaleję za mną, szaleję się w przyszłość, widzę jak bardzo każdy jedzie w przyszłość, mocno i szczerze, jestem szczęśliwy, sam to wierzę. Szaleję się w przyszłość, szaleję za mną, szaleję się w przyszłość, widzę jak bardzo każdy jedzie w przyszłość, mocno i szczerze, jestem szczęśliwy, sam to wierzę. Studiówka, zaśpiewajmy razem! Jeszcze raz, ale jeszcze raz zaśpiewam!